Zarząd spółki medycznej wspólnie z dyrekcją Domu Pomocy Społecznej przygotował nową przychodnię. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować zarządowi spółki dyrekcji Domu Pomocy Społecznej za sprawną organizację tego miejsca, bo rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze. Wcale nie jest łatwo dostać się cały czas do lekarza, szczególnie lekarza pierwszego kontaktu. Często wiąże się z wyjazdami gdzieś na dalszą część miasta. Tymczasem nasza spółka zbliża się do mieszkańców, do klientów, z usługą lekarską, realizując swoje zadania, myślę, z pożytkiem dla wszystkich. Także bardzo serdecznie dziękuję za to. Spółka cały czas stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Opola. I ta lokalizacja, zgadzam się w 100%, nie jest lokalizacją przypadkową, bo z jednej strony licznie pobudowane w ostatnich latach tutaj bloki mieszkalne spowodowały, że ta część miasta no dzisiaj faktycznie posiada znaczną ilość osób, które na pewno w różnych sytuacjach będą chciały również korzystać z tej podstawowej opieki zdrowotnej. A trzeba warto też wspomnieć, że w spółce specjalistów jest też coraz więcej, więc na pewno będziemy w stanie otoczyć tych mieszkańców należytą opieką. Warto by było również wspomnieć o tym, że przecież to jest Dom Pomocy Społecznej. Tutaj również znajdują się mieszkańcy, którzy no, posiadają różne jednostki chorobowe, a w pierwszej kolejności na pewno taka konsultacja będzie bardzo ważna, aby uzyskać informacje od internisty, czyli od lekarza, takiej podstawowej opieki zdrowotnej. I tutaj właśnie na miejscu taki lekarz będzie. Przychodnia, nowa przychodnia spółki Centrum Zdrowia, otwarta tutaj na Chmielowickiej w DPS-ie. Przede wszystkim jest poradnią POZ, tak? Czyli podstawowa opieka zdrowotna. Pakiet tych badań podstawowych, który w tej chwili i tak jest bardzo rozszerzony, będzie też wykorzystywał wszystkie umowy, które spółka ma podpisane, tu szczególnie w zakresie opieki koordynowanej, czyli we wszystkich ścieżkach, w których lekarz w tej chwili rodzinny może rozszerzać swoją opiekę, czyli na przykład diabetologiczna czy kardiologiczna. Ten pakiet tych badań będzie tutaj wykonywany również. Oczywiście będziemy korzystać z innych placówek naszej spółki, tak żeby pacjent był również zaoptowany w tym miejscu, mógł korzystać właśnie z tych wszystkich usług. W tej chwili mamy tutaj 3 gabinety lekarskie, 1 gabinet zabiegowy. Oczywiście na dzień dzisiejszy będzie tutaj na stałe zawsze 1 lekarz tej specjalności. Na razie nie przewidujemy tutaj ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ale w miarę potrzeb zobaczymy. Trzeba pamiętać, że w tym budynku również jest świetnie przygotowane miejsce w przyszłości na rehabilitację i o tym też myślimy w planach, żeby tutaj rozszerzyć naszą działalność o rehabilitację. Mamy tutaj przygotowanych parę gabinetów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Będą przyjmowane również i pacjenci dorośli i dzieci. Najważniejsze w tej sytuacji jest lokalizacja. To przybliżamy do ludzi tutaj zamieszkujących, do naszych nowych osiedli, żeby było wygodniej i komfortniej. Placówka nowa, otwarta, przystosowana do wszystkich potrzeb, co dotyczy naszej medycyny rodziny faktycznie, bo ku temu zmierzamy, to jest podstawa medycyny w ogóle. Opieka dla dzieci i dla dorosłych teraz jest zabezpieczona bardziej jednak przez lekarzy rodzinnych. Będą tutaj odbywać i szczepienia, i wizyty profilaktyczne, bilanse u dzieci. Dla osób dorosłych również cała ta opieka podstawowa, plus do tego bardzo intensywnie działamy w kierunku opieki koordynowanej. Zawsze zachęcamy i naszych pacjentów do wzięcia udziału, bo to jednak otwiera duże możliwości.